Wysłuchu, bardzo zasłużony, jeśli chodzi o sprawy związane z rodzącym się ruchem ludowym. Proszę Państwa, mamy pełne spektrum w Galicji, pełne spektrum polityczne. Między innymi pierwszy socjalistyczny dziennik, mowa o PPSD, rzecz jasna, tym nurcie niepodległościowym polskiego socjalizmu, nurcie demokratycznym. Pierwszy socjalistyczny dziennik na ziemiach polskich, Jan Stapiński, wydawca, redaktor, przepraszam, Ignacy Daszyński, wydawca, redaktor z prawej strony na tym portrecie. Proszę Państwa, mamy narodziny prasy jak najbardziej komercyjnej, szalenie istotnej w II Rzeczpospolitej, jeden z najważniejszych dzienników tamtego czasu. To już jest inny zabór i to są inne wątki. Proszę Państwa, słowem. Sielanka galicyjska, tak ją wtedy nazywano, z całą pewnością nie była ziszczeniem marzeń polskich publicystów, na pewno nie była optymalnym wariantem wolności z punktu widzenia prasy polskiej. Rzecz jasna, na pewno inaczej widzieli problem dziennikarze wiedeńscy. Ale jak Państwo wiedzą na pewno skądinąd, pamiętają, a ja skromnie pozwalam sobie przypomnieć, od prawicy, od konserwatystów, od owego czasu krakowskiego przez endecję po ruch ludowy i ruch socjalistyczny, pełna paleta polskich stronnictw politycznych mogła tutaj zaistnieć. Jeśli chodzi o zabór niemiecki, proszę Państwa, chciałbym wspomnieć, że właśnie tu mamy do czynienia z inną sytuacją, mamy do czynienia z takim pełnym konsensusem co do obrony wiary i narodowości. Efekt polityki niemieckiej z całą pewnością, efekt Kulturkampfu, później nacisków wywłaszczeniowych, akcji wywłaszczeniowej, nacisków na szkolnictwo, strajk szkolny. Proszę Państwa, Marian Sejda z prawej strony, redaktor endeckiego Kuriera Poznańskiego, w czasie strajku szkolnego w 1906 roku pisał na łamach swojej gazety. Nasze życie polityczne to ustawiczne zmagania żywiołu polskiego z germanizacyjnym systemem pruskim. Niesamowita energia społeczeństwa polskiego obraca w niwecz wszelkie zakusy germanizacyjne. Nie znalazłem śladów po konfiskacie. Więc jak widać, wolno było całkiem dużo, aczkolwiek procesy przed sądem pruskim, co wykazała pani profesor Ewa Skorupa w swojej świetnej monografii, bywały szalenie kosztowne. To była jednak swoista praworządność również, więc zdarzało się, że polscy redaktorzy wygrywali przed sądami niemieckimi. Rzecz jasna, nie sposób bronić porządku zaborczego, też dodam na wszelki wypadek. Proszę Państwa, absolutny fenomen. Gazeta Grudziądzka. W Małym Grudziądzu Wiktor Kulerski wydawał gazetę, która miała ponad 128,5 tysiąca nakładów w 1913 roku. Trzeci co do wielkości nakład w całej Rzeszy Niemieckiej. Pierwszy w języku polskim na ziemiach polskich. To się dzieje w kraju, który polskości nie sprzyja. Teza moja brzmi tak. Świetnie sobie polskie dziennikarstwo umiało z tymi naciskami radzić. Proszę Państwa, może jak świetnie sobie radziło, niech zaświadczy również akcja w obronie polskości Śląska, czy walka o polskość Śląska w tamtych czasach. Natomiast przechodzę już szybciutko do zaboru rosyjskiego. Pani prezes, ile mam jeszcze czasu? 5 minut, dobrze. Proszę Państwa, tu w przeciwieństwie do pozostałych dwóch zaborów dozwolona była sprzedaż uliczna prasy.
Austrii ona była tylko formalnie zakazana, ponieważ chłopcy kolportujący prasę z reguły byli sprytniejsi od policji ich ścigającej. Natomiast w Rosji była, poza jakimiś szczególnymi sytuacjami, które teraz pominę, chociaż bywają to naprawdę bardzo, bardzo takie ciekawe anegdotki, była dozwolona, co miało pewne znaczenie. Co miało pewne znaczenie nie tylko komercyjne, ale powiedziałbym ogólnokulturowe. Bo gdy ci chłopcy, często z biednych rodzin, często w wieku 12 lat zmuszeni do tego, żeby zarabiać na chleb, wymyślali rozmaite wierszyki na warszawskich ulicach, niewątpliwie budowali również nastrój tej ulicy i tworzyli pewną atmosferę także wokół prasy. Gdy na przykład wybuchła wojna rosyjsko-japońska, gdy Rosjanie zaczęli ponosić klęski, oczywiście cała polska opinia publiczna w zaborze rosyjskim i nie tylko w zaborze rosyjskim przyjmowała to z pewną satysfakcją, z pewną radością. Karierę w Warszawie robiły powtarzane za gazeciarzami bon moty. A to, że Japończycy zjedli makaron i wkrótce zabiorą się do Kuropatwy, co oznaczało, że pokonany został admirał Makarow i generał Kuropatkin też nie ma na co liczyć na Dalekim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tym niemniej, jeszcze w czasach cenzury prewencyjnej przypomnę, że cały fenomen polskich tygodników publicystycznych narodzi się właśnie w Warszawie, w zaborze rosyjskim, pod okrutnym butem cenzury rosyjskiej. I Potocki, i Świętochowski, czyli i redaktor Głosu, i redaktor Prawdy, przekręciłem teraz chronologię, ale chodzi mi o pokazanie pewnego problemu, proszę Państwa, i nie tylko oni, potrafili sobie z tą cenzurą radzić, choć rzecz jasna, często bywali również bezradni. Proszę Państwa, jak istotny jest system prasowy, można było przekonać się w 1905 roku. To jest bardzo ważna cezura w historii prasy, zapomniana trochę przez historyków, także historyków prasy. Wydaje się, że niedoceniana. Otóż zmieniono wtedy również w zaborze rosyjskim system cenzurowania na represyjny, usunięto system zgłoszeń, system koncesyjny, administracja już nie mogła udzielać koncesji, gazety się po prostu zgłaszało, a że mieliśmy jeszcze do tego dobre tradycje prasy tajnej, prasy konspiracyjnej. No można powiedzieć, że opinia publiczna w tym batalistycznym czasie 1905-1906, co najmniej do połowy 1907 roku, miała co czytać. Miała co czytać. Proszę Państwa, jak sobie radzono z owym systemem, niech zaświadczą pisma satyryczne, które wtedy rozkwitły no niemalże w całej pełni. Ja się doliczyłem 60 paru tygodników satyrycznych, które wychodziły w Królestwie Polskim pomiędzy 1905 a 1914 rokiem. 60 parę tytułów. Proszę Państwa, ponieważ wedle przepisów należało zarejestrować nowy tytuł i administracja nie mogła się tutaj buntować, pozostawało jej przyjęcie do wiadomości tego faktu. Więc nowe tytuły w przewidywaniu represji zgłaszano niejako na zapas. Satyryczny tygodnik Mucha, gdy został zawieszony, natychmiast przeżył pewną reinkarnację, przechodząc w cykl, jak to pięknie nazwano, cotygodniowych jednodniówek, ukazujących się pod innymi tytułami. Proszę Państwa, tych tytułów było kilkadziesiąt, kilka może Państwu przeczytam, w 1906 roku, co tydzień, zamiast Muchy. Dzięcioł, motyl, facet, kruk, kukułka, bąk, sęp, motylek, muszka.
1907. Wróbel, facet, szczygieł, kwiczoł, prusak, komar, mrówka, sroka, bażant, skowronek, jaskółka, szpak, dudek, krzyżyk, gilkos, wąż, jeż. Nie doczytam do końca, bo nie starczyłoby owych 5 minut, a mój czas już się kończy. Proszę Państwa, takim pewnym testem na zakres swobody wypowiedzi są właśnie owe pisemka satyryczne, szalenie popularne wtedy w Warszawie. Zwrócę Państwu uwagę na slajd z lewej strony. To jest pierwsza strona Szczutka z 1906 roku. Bardzo ostra satyra na stan wojenny, który wtedy wprowadzono. Tak, tak, tak się nazywał, stan wojenny. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, pusta winieta. Dlaczego? Bo cenzura zabroniła tytułu Szczutek. W związku z tym następny wydano z pustym miejscem. Tu, gdzie miał być tytuł. Proszę Państwa, jak daleko sięgała ta satyra, usytuowana w duchu opozycyjnym, to warto podkreślić, nie jawnie niepodległościowym, to było niemożliwe w tamtych warunkach cenzuralnych, ale wolno było drapować się na rosyjskiego opozycjonistę, rosyjskiego w sensie państwowym, nie narodowym. I po inauguracji obrad specyficznego rosyjskiego parlamentu, w trzecim jego wcieleniu, czyli parlament już kompletnie spacyfikowany, zalecano właśnie tak ów parlament, gmach parlamentu przebudować. Ta figa oczywiście oznacza, czego Polacy mogą się spodziewać po parlamentaryzmie rosyjskim. Proszę Państwa, z lewej strony ta obita, posiekana na hajką pupa, to jest efekt naszych zysków, naszych korzyści odniesionych z doby konstytucyjnej dzięki reformom 1905-1906 roku zarządzonych przez Petersburg, czy przeprowadzonych w Petersburgu. Ten stróż prawa i porządku z prawej strony no, po prostu skojarzył się rysownikowi, redaktorowi z nazwą parlamentu rosyjskiego, z dumą, prawda? To są legalne publikacje, zaznaczam. Proszę Państwa, słowem wrócę do tezy. Ci dziennikarze naprawdę umieli sobie z cenzurą radzić, aczkolwiek umieli też ryzykować i niekiedy ponosić bardzo dotkliwe konsekwencje w imię właśnie wolności słowa. Myślę, że warto również pamiętać, że ten medal miał drugą stronę, to znaczy tamte systemy zawierały